A widzisz. Zdrowaś, Mareczek jest w łazienkach. Błogosławionaś ty między niewiastami. Tutaj w Warszawie i cała Polska się modli. Owoc żywota twojego. Och, jak miło. Święta Maryjo, Matko Boża. Jak miło, że Polska się modli. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, jak Maryjo, miło, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Polska się modli. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. Niech się Polska modli. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać, z parafii Pieczew, z Kościoła Świętej Rozalii, modliła się Teresa. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Niech się modli. Jak nam miło. Chryste, przemieniłeś się wobec uczniów. To było na górze, ale później posłałeś nas na niziny, do naszej codzienności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Maryjo, chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za modlitwę, modliła się rodzina z Gniezna. Bóg zapłać. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Za Ojca Świętego i wszystkie Jego intencje. Pod Twoją obronę uciekamy Cię, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modliła się Maria z Radomia, parafia świętej Tereńskiej. Bóg zapłać, cześć Boże. Bóg zapłać. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się jeszcze o jedność, solidarność i mądrość dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujący, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Skąd Państwo przyjechali w ogóle? Z Ostrowie Mazowieckiej. Diecezja łomżyńska. I dokąd zmierzacie? No jeszcze świątynię, do świątyni tej, sanktuarium już teraz, Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Ewangelizacji. Tak. No i z powrotem, ponieważ my po na jeden dzień tak się wybraliśmy. A, to taka no, krótka podróż. No krótka, 300 kilometrów. W jedną stronę. No w jedną. Czyli 600 w dwie. No tak jakoś nas wzięło w maju, że tak, już w maju byliśmy w Świętej Lipce, w Gietrzwałdzie. No u nas w Osuchowej, gdzie kościół prowadzą redemptoryści też. No i tutaj jesteśmy tutaj, ponieważ koleżanka wylatuje niedługo na Florydę do dzieci. A koleżanka w Stanach Zjednoczonych mieszka? Tak, trochę tu. Trochę tu, tak? Raz do dzieci czas, no. Pogoda się u nas też zaczyna, tak jak na Florydzie, więc...
Dobrze, a kogo chcieliby Państwo pozdrowić? No ja na przykład pozdrowić się w dzień imienin mojej wnuczki 19-letniej Joasiu, wszystkiego jej najlepszego. No jutro będzie miał urodziny wzięć, tata Joasi, więc też wszystkiego najlepszego, zdrowia, wszelkich łask Bożych, błogosławieństwa na każdy dzień. No znajomy ze Zdrowie Mazowieckie, z mojej terapii, sąsiadkę, no i moją szczerą koleżankę, która na pewno słucha Radia Maria, Danusię. I kogo jeszcze? Spogląda pani tutaj na pana. No nazwisko wyleciało mi. A to nieraz. A to jest mój małżonek, także on te same ma pewne życzenia. Tak, a może coś jeszcze chciałby dodać? Może co mnie pożyczyć. O. Czego pan żonie życzy? No, zdrowia najważniejsze. No, ale już nie zapomniała o synu. Syn 40 lat kończy. 30. A no tak, zapomniałam 30 maja, syn 40 lat. No dobrze, że jesteście w małżeństwie, bo się uzupełniacie. 31 maja 68, się nie chcę przyznać do tego. No, bo zresztą przyznawać. No nie? I chciałbym pozdrowić swoją siostrę z Lubotynia. A jak pan ma na imię? Zygmunt. A ile lat razem jesteście? 45, 3 lipca będzie. No to też okrągła rocznica Bożego błogosławieństwa i gratulacje, że trwacie w tym sakramencie. Niech dobry Bóg was umacnia cały czas. A pani kogo chciałaby pozdrowić? No ja przede wszystkim swoje dzieci. Za granicą, na siostrę Celinę z rodziną, no, koleżanki też ze Zdrowi Danusie, Teresie, Krysię. I nawet swego wnuczka, z którego jestem bardzo dumna, który też mnie pozdrowił. A dzieci na Florydzie, jak mają na imię? Justyna i Mariusz. Justyna i Mariusz. No i wnuczki Natalia i Makejla. A, no to dobrze, że są też i wnuczki są. Tam. Dwie wnuczki i jeden. Oj, to babcia będzie miała co robić, nie? Tak. Cieszyć się z nimi, pobyć. No nie, to nie pierwszy raz, bo razem. Bo to było z 15. To babcia już leci prawie, więc tam uważajcie. Ze strachem, ale leci. Dziękuję Państwu za obecność. Dobrego pobytu tutaj pośród nas. A Państwu także dziękuję za wspólny dyżur panu Jarosławowi. Również jest minuta po 13:00 teraz wiadomość. Trwa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Norwegii. Dziś szef państwa polskiego odwiedził Instytut Noblowski w Oslo, gdzie wygłosił oficjalne przemówienie. Prezydent wskazał, że jedną z najwyższych wartości ludzkich jest pokój, który umożliwia wzrastanie i rozwój narodów. Mówiąc o potrzebie utrzymania pokoju na świecie, Andrzej Duda przypomniał tragiczne losy Polski podczas wojen światowych, a także w drugiej połowie XX wieku. Jednocześnie prezydent zwrócił uwagę na konieczność ciągłego zabiegania o zgodę między państwami. Andrzej Duda nawiązał też do nasilania się obecnie w Europie atmosfery konfliktu zbrojnego. Sytuacja w naszej części świata, w naszej części Europy przestała być sytuacją bezpieczną. Wszystkie agresywne działania ze strony Rosji, myślę tutaj o bardzo poważnych zbrojeniach. Dzisiaj okręg kaliningradzki jest najbardziej zmilitaryzowanym obszarem Europy. Przecież to jest bezpośrednie sąsiedztwo mojego kraju Polski i państw bałtyckich. Jeżeli do tego dodamy agresywne siłą rzeczy manewry w pobliżu granic państw NATO, połączone z ćwiczeniami użycia broni nuklearnej, to sprawą oczywistą jest, że ten niepokój o bezpieczeństwo i o wolność zarazem, o suwerenność, którą nie tak dawno odzyskaliśmy, no jest z naszego punktu widzenia i chyba obiektywnie całkowicie uzasadniony. Prezydent Andrzej Duda mówił, że dialog między narodami oraz powrót Unii Europejskiej do jej korzeni pozwolą patrzeć w przyszłość z nadzieją i otwartością. Na koniec przemówienia Andrzej Duda podkreślił, że wspólna budowa nowoczesnej Europy musi się opierać przede wszystkim na zbiorowym bezpieczeństwie. Ruch Narodowy chce, aby z sali obrad polskiego Sejmu zniknęły flagi Unii Europejskiej. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją do marszałka Izby Marka Kuchcińskiego w tej sprawie. Ruch Narodowy wskazuje, że w wielu kwestiach polityka Unii Europejskiej jest rozbieżna z interesem Polski. Chodzi m.in. o ingerencję Unii w naszą suwerenność, tożsamość narodową oraz tradycyjne wartości. W związku z tym partia apeluje, aby rząd pokazał stanowczy sprzeciw wobec działań Unii Europejskiej. Jednym z jego aspektów ma być właśnie
usuniecie elementów takich jak flagi z polskiej przestrzeni publicznej. Poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, mówi, że sfera symboli jest bardzo ważna, szczególnie w kontekście trwającego procesu unifikacji państw narodowych. Apelujemy o to, żeby wzorem usunięcia flag unijnych z kancelarii premiera, również flagi unijne zniknęły z co najmniej sali posiedzeń plenarnych polskiego Sejmu. Tak zwana flaga unijna jest symbolem pozatraktatowym. Ona nie ma umocowania w żadnych zobowiązaniach prawnych podpisanych przez Polskę. Dysponujemy opinią Najwyższej Izby Kontroli z roku 2005, która stwierdza jednoznacznie, że w Polsce to flaga narodowa, flaga polska powinna być eksponowana, natomiast flaga unijna może być stale eksponowana przy przedstawicielstwie centralnych instytucji unijnych, ewentualnie na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Nie ma tam mowy o stałej ekspozycji flagi unijnej w urzędach państwowych, czy chociażby w Sejmie. Dobry klimat do takich posunięć daje przyjęta niedawno uchwała w sprawie suwerenności naszego kraju, dodaje poseł Robert Winnicki. Petycję do marszałka w sprawie usunięcia flag Unii Europejskiej z Sejmu można podpisać na stronie www.ruchnarodowy.net. Wielu uczniów zdających egzaminy zawodowe oblewa je. Z informacji jednej z gazet wynika, że 30% młodych przystępujących do nich nie uzyskało w ubiegłym roku świadectwa. Z analizy Fundacji Warsaw Enterprise Institute wynika, że część uczniów w ogóle nie przystępuje do egzaminów, a 41% twierdzi, że nie jest on przydatny. Uczniowie argumentują to tym, że szkoły nie mają technicznych możliwości, by go przeprowadzić. Ponadto jest deficyt urządzeń wspomagających naukę. Fundacja wśród rozwiązań zaproponowała między innymi przeniesienie egzaminowania na centra kształcenia praktycznego i zakłady pracy. Należy między innymi zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie przedmiotów, które są bazą do kształcenia zawodowego, ocenia poseł Lech Sprawka z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Mam na myśli, jeśli chodzi o kierunki techniczne, to przede wszystkim matematyka, fizyka, chemia, które zostały zdegradowane reformą programową z 2008 roku. Z kolei, jeśli chodzi o humanistyczne przedmioty, to kwestia geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, to po pierwsze. Po drugie, kształcenie samo już zawodowe powinno być ściśle powiązane. Kształcenie teoretyczne zawodowe z kształceniem praktycznym w oparciu o firmy, o pracodawców, ponieważ tam mamy obraz aktualnego poziomu technologicznego w gospodarce polskiej. No i po trzecie, na to nakłada się ten trzeci element, czyli egzaminy zawodowe. We wszystkich tych trzech sferach należy dokonać gruntownej zmiany. Według GUS-u dziś deficytowymi zawodami w Polsce są m.in. analitycy systemów komputerowych. A zawodami nie dawno mam dwie lewe ręce. Czesi chcą, by Unia Europejska zamknęła granice przed migrantami. To rozwiązanie jest właściwym posunięciem w celu rozwiązania kryzysu migrantów napływających do Europy, powiedział prezydent Czech Miloš Zeman w wywiadzie dla rosyjskiej gazety. Szef czeskiego państwa wskazał na skalę napływu migrantów do Belgii, Francji i Niemczech oraz wydarzeń, jakie mają miejsce z ich udziałem. To zupełnie inna kultura, nie pasująca do naszych europejskich wartości. Wystarczy podać choć jeden przykład – traktowanie kobiet, tłumaczył Zeman. Jego zdaniem odpowiedzialność za uszczelnienie unijnych granic miałaby spaść na siły zbrojne państw członkowskich. Czeski prezydent zaproponował, aby państwa Unii Europejskiej stworzyły specjalne oddziały do kontroli zewnętrznych granic. Zaapelował również o szybkie deportowanie tzw. migrantów ekonomicznych. W sondażu przeprowadzonym w styczniu blisko 70% Czechów zadeklarowało, że sprzeciwia się przyjęciu uchodźców do swojego kraju. O, proszę bardzo. Czechy nie chcą. Czechy bardzo mądre są. Wysoki standard życia, jak w Ameryce Białystok. Dziś jest zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie kraju, w Karpatach i na Pobórzu Karpackim, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burza, lokalnie z gradem. Temperatura od 21-23 stopni na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu wschodnim, 24-26 w centrum, do 25-28 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny z kierunków wschodnich. Na krańcach południowo-zachodnich kraju wiatr słaby i zmienny. W czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali. Ciśnienie będzie powoli spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych o godzinie 18.15 na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam podejmiemy temat rola filozofii i mądrości w edukacji.
Gościć będziemy księdza Łukasza Kadzińskiego, pana profesora Artura Andrzejuka i pana doktora Andrzeja Mazana. Z tymi samymi gośćmi w audycji dla małżonków i rodziców o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmawiać będziemy na temat, jak pomóc rodzicom w wychowaniu religijnym i moralnym dzieci. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Bruksela się cofa. Czy Komisja Europejska zrozumiała swój błąd? Z jakiego powodu nie wydała krytycznej opinii o Polsce? Pyta nasz dziennik. Walczymy o sprawiedliwość. Jako małe dzieci przeżyły gehennę kilkutygodniowego transportu w bydlęcych wagonach. Często straciły rodziców i rodzeństwo w wyniku mrozu, głodu, chorób i katorżniczej pracy. Rosja odmawia Sybirakom jakichkolwiek odszkodowań. Czy doczekają ich od władz polskich? Pochopna decyzja. Nasz dziennik rozmawia z doktorem Przemysławem Czarnkiem, wojewodą lubelskim. Co się stanie z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej? Kto działa na jego szkodę? Marsz we Lwowie. W najbliższą niedzielę ulicami Lwowa przejdzie Marsz dla Życia. Nasz dziennik podaje zatrważające liczby dzieciobójstw dokonywanych na Ukrainie. Anioł pokoju zaczyna swoją misję. Jak powinniśmy się modlić, by serce Pana Jezusa i Maryi wysłuchały naszych próśb? W naszym dzienniku kolejny artykuł z serii Fatimskie wtorki. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy przyjaciele i współpracownicy, Panu Bogu i niebu całemu śpiewamy Alleluja, ludziom zaś dzięki. Bóg zapłać. Księżą kardynałom. Czy to w ogóle prawda jest? Trzeba się zastanowić, że kapłanom, ta Matka Boska to 500 braciom i siostrom jako ten kult istnieje. Konsekracji. Pani premier Beacie Szydło, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, panu marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu, ministrom wszystkim, a szczególnie też panu ministrowi obrony narodowej, było 13 ministrów. To jest też znaczące. Dziękujemy wam i posłom, senatorom, parlamentarzystom i życzymy, żebyście jak najwięcej uczynili dobra dla Polski w tej trudnej sytuacji. A my będziemy się za was modlić i prosimy o modlitwę wszystkich o dobre zmiany w Polsce, żeby to się utrzymało, żeby nikt tego nie zniszczył. Bóg zapłać wojewodom, samorządom z prezydentami miast, rodakom z Polski i Polonii, ambasadzie USA i Izraela. Wszystkim Bóg zapłać za uczestnictwo w konsekracji wotum wdzięczności Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać budowniczym, żywym i zmarłym przez modlitwę, czyn i składanie ofiar. Jeszcze raz Bóg zapłać. To było fantastyczne świętowanie Polski świętego Jana Pawła II. Ta świątynia z watykańską kaplicą świętego Jana Pawła II i kaplicą pamięci ludzi zamordowanych w ciemną noc II wojny światowej przez Niemców za pomoc Żydom jest jeszcze jednym przykładem, ile dobra można uczynić, gdy pragnie go wielu. Wielu też już przybywa do tej świątyni. Prosimy pamiętać, że jest to szczególne miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. I prosimy już od początku o takie zachowanie, tak w świątyni, jak i przed świątynią. Wielki respekt dla miejsca świętego. Msze święte w tym sanktuarium w dni powszednie, tymczasem o godzinie 7 i 18, a w czwartki również podczas roku akademickiego także o 12. W niedzielę o 8, 12 i 18 msza święta akademicka. Poza tym we wtorki po mszy świętej porannej około godziny 7.30 i wieczorem o 17.30 na pół godziny przed mszą świętą nowenna do świętego Jana Pawła II. Można też prośby składać drogą mailową. Adres podam później. W
piątki chyba, że potem mi się uda włączyć tę opcję, bo tak popieprzony. Jak już zapowiedziałem kilka dni temu, uwaga, mężczyźni, niewiasty, młodzież. Także zastanowcie, czy ta Matka Boska odbiera, dla swojego ducha działa, i dla apostolstwa. Czy ta Matka Boska, ona odpowiada, ona wysłuchuje waszych próśb. Drugiego przy tym sanktuarium, w tych trzech sekcjach, tak. Mężczyźni, niewiasty, młodzież. Jakie zadania brać? Na głowie trupiej czaszki. Pierwsze, formacja w duchu świętego Jana Pawła II i napełnianie się tym duchem, nauczaniem i przekazywanie go dalej. Kultura do Wrocławia pojechała, nie ma. Strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II i posługa, by pomóc wiernym uczcić te relikwie i animować przybywających do tego sanktuarium pielgrzym. Na temat sanktuarium proszę też czytać na portalu radiomaria.pl, zakładka Świątynia pod wezwaniem Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zgłoszenia pielgrzymek do kustosza sanktuarium ojca Andrzeja Laskosza. Telefon 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Można też umówić się, by w akademikach zamówić obiad. To jest w pobliżu sanktuarium, czy nocleg dla pielgrzymów. Kontakt, jak już powiedziałem. Zaczynamy posługę w tym sanktuarium. Zaczyna Rodzina Radia Maryja. Ta apostolska Rodzina Radia Maryja. Polska świętego Jana Pawła II. Zaczynamy, choć jest bardzo mało ludzi do posługi. Prosimy o modlitwę, o kapłanów i siostry zakonne, świeckich, do posługi w sanktuarium i w Radiu Maryja. Zapraszamy. Jeszcze raz prosimy o modlitwę. I Bóg zapłaci za wszystko. Zobaczcie, razem można uczynić wiele. Mamy jeszcze wiele do zrobienia. To nie jest koniec. To jest pewien etap. A sanktuarium jeszcze będziemy dalej wyposażać, dalej kończyć budowę. Bóg zapłać za to wszystko, co uczyniliście Państwo. Bóg zapłać, siostry i bracia. I czynimy dalej. Piętnaście minut po godzinie 13:00 zapraszamy na audycję aktualności dnia. Aktualności dnia, obudź się Polsko ma. Także widzicie Państwo, jak warto być z nami. Z Radiem Kącika, jak warto być. Obudź się Polsko ma. Niech przepadnie kłamstwa mgła, ile kłamstwo, ile obłudy. Jak to ten utwór Anny Romanowicz. Świat stał się jakby nie ten sam. Tyle obłudy, kłamstwa, tyle oszustwa, ham stałez i nadmiennego draństwa. Dzisiaj w Sejmie ma odbyć się dosłownie za kilkadziesiąt minut spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Organizowane jest ono przez kluby opozycyjne PO, Nowoczesna i PSL. Na spotkaniu będzie też przedstawiciel Kukiz 15 i również swojego przedstawiciela, myślę, też Prawo i Sprawiedliwość. Jaki będzie charakter tego spotkania, jak to oceniać i widzieć w tym kontekście tegoż tak zwanego kryzysu. Mam teraz połączenie z panią profesor, poseł Krystyną Pawłowicz. Witamy serdecznie panią profesor. Szczęść Boże, pani ocena wydarzeń. Czy to będzie jakiś przełom, czy coś nowego się narodzi? To nie będzie, proszę ojca, przełom, dlatego że jest to, pamiętajmy cały czas, jest to spotkanie, które miało odbyć się w zeszłym tygodniu, a które nie odbyło się dlatego, że Polska współgra w planach z komisją, z wrogą Polsce, Komisją Europejską. I ponieważ Komisja Europejska powiedziała, że ogłosi przeciwko Polsce negatywną opinię i zalecenia w poniedziałek, wobec tego oni chcą iść na rękę Komisji Europejskiej i nie, żadnych działań nie podejmowali. Przenieśli, opozycja przeniosła swoje spotkanie teraz na jutrzejszy dzień i miał to być dzień po ogłoszeniu negatywnej opinii przez Komisję Europejską. No i teraz być może opozycja jest sama w kropce, dlatego że wczoraj Komisja Europejska nie zgłosiła
zgłosiła zastrzeżeń do Polski. Być może dlatego, że przestraszyła się stanowczej wypowiedzi Sejmu i również wyników badań opinii publicznej, które pokazały, że murem Polacy stoją za rządem, że murem popierają politykę Prawa i Sprawiedliwości i taka negatywna opinia byłaby niezwykle pod prąd nastrojem Polaków i to by się w jakiś sposób na pewno negatywnie odbiło na relacjach i samej sympatii, jeśli ktoś ją ma, z Unią Europejską. Więc to już to spotkanie, które dzisiaj właśnie ma się odbyć, jest przeniesionym, pamiętajmy o tym, a celem jego nie jest, nie oszukujmy się, nie jest rozwiązanie konfliktu, bo gdyby było to, opozycja była na spotkaniu w ubiegłym tygodniu, na który był pan prezes Kaczyński, na który przyszedł pan przewodniczący Kamysz i złożono projekty i ustalono, że projekty będą przedmiotem dalszych badań. Opozycja nie ma żadnych konstruktywnych propozycji, tylko stara się podtrzymywać poprzez udawane próby jakiegoś rozwiązania problemu, podtrzymywać nastroje niechęci, udowadniać, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce rozwiązać problemu i oczywiście jest to nieprawda. I cały czas musimy mieć w tyle głowy wiedzy, informacje, że razem nie tylko opozycja gra, Polska, te partie polityczne współgrają z Komisją Europejską w jej scenariuszu, czyli w scenariuszu Unii Europejskiej, a przede wszystkim Niemiec w próbach odrzucenia czy odtrącenia Prawa i Sprawiedliwości od władzy, ale w tym scenariuszu grają również sędziowie Polskiego Trybunału Sprawiedliwości, którzy na potrzeby ramię w ramię z panem Schetyną, Kopacz, Petru i tak dalej, wspierają i pomagają Komisji Europejskiej w dyskredytowaniu, oskarżeniu ze swojego punktu widzenia polskiego rządu, czyli tutaj sędziowie również naruszają prawo. I to trzeba widzieć w całym takim kontekście. Także to, co opozycja teraz robi, to jest element scenariusza, który Komisja Europejska pisze na żądania, prośby, błagania i żebry polskiej opozycji i to dzisiejsze spotkanie nie ma na celu, nie łudźmy się i przekonacie się Państwo. Oczywiście będzie po tym spotkaniu utyskiwanie, że niestety nie można było rozwiązać konfliktu, ponieważ nie przyszedł prezes Kaczyński, tylko wysłał obserwatora posła Małeckiego. No więc my tutaj nie będziemy wielokrotnie, tylko dlatego, że tak się opozycji podoba zwoływać spotkań i zebrań, dlatego, że takie spotkanie odbyło się, projekty zostały złożone i jeśli tutaj opozycja przestanie albo zerwie z takimi wypowiedziami pani tam od Petru i również z Platformy, że warunkiem wstępnym prowadzenia rozmów jest przyjęcie przysięgi od osób, które nie są sędziami, to jest w ogóle niemożliwe, i od ogłoszenia takiego jakichś opinii sędziów, to nie jest wyrokiem, no to są warunki sprzeczne z konstytucją, które wzywają w istocie do złamania konstytucji. One są niemożliwe do przyjęcia. I to jest tylko element ma propagandowy, prestiżowy, przede wszystkim propagandowy. Opozycja chce pokazać, że ona chce rozwiązać problem, a tu proszę bardzo, kolejny raz Prawo i Sprawiedliwość nie chce go rozwiązać. No to jeszcze raz powiem, pamiętajmy, że taka możliwość była w ubiegłym tygodniu i opozycja nie przyszła, a synchronizuje swoje działania z antypolskimi działaniami Komisji Europejskiej i sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy spiskują przeciwko Polsce z Komisją Europejską. Czyli to spotkanie dzisiejsze to jest taki teatrzyk, prawda, na zamówienie? Teatrzyk, nie ma się co oszukiwać, naprawdę. Zobaczycie Państwo, że będą tutaj zaraz komentarze, tak jak oni wyjdą, że no niestety widać Prawo i Sprawiedliwość nie chce porozumienia i tak dalej. No mogli przyjść w zeszłym tygodniu i nie było powodu. Oni powinni z nami, czyli z polskim Sejmem synchronizować te spotkania, a nie z planami antypolskimi, planami Komisji Europejskiej. No tak, ale będą znowu mówić, że to prezes Kaczyński jest tutaj, chce być głównym, że tak powiem, dyrygentem tych spotkań i tak dalej, że osiem... Tak, no więc to jest nieznany ten scenariusz. To jest wielokrotnie powtarzane i ponieważ, tak jak mówię, jedyną rzeczą, która teraz trzyma przy życiu takim politycznym i w emocjach tych wyborców i sympatyków opozycji i KOD-u, to jest ten spór wokół Trybunału, który oni nie dają zakończyć. Jeszcze raz powiem, propozycja rozwiązania sporu została przez Prawo i Sprawiedliwość złożona, jest w projekcie nowej ustawy, takiej dużej nowelizacji, właściwie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która ma też charakter tymczasowy, dlatego że zespół ekspertów dostosowując do zaleceń Komisji Weneckiej przygotowuje taki projekt.
Natomiast ten ma charakter tymczasowy tylko po to, żeby załatwić konflikt, żeby po prostu wygasić ogromne emocje z tym związane. Pan prezes Kaczyński poszedł na daleko idące ustępstwa, moim zdaniem naprawdę nawet za daleko idące ustępstwa. Natomiast oczywiście osoby, które się nie znają na prawie, mogą ulegać takim opowieściom opozycji, że właśnie, że to jest cały czas to nie jest. Proszę Państwa, bardzo daleko idące ustępstwa. Zejście z 13 do 11 obecności wyroków jest naprawdę ogromnym ustępstwem. Zmiana również kolejności, to znaczy możliwość rozpoznawania spraw niektórych ważnych bez zachowania kolejności i tak dalej. To są bardzo daleko idące ustępstwa, więc tutaj w opozycji wcale nie chodzi o to, żeby problem rozwiązać, tylko żeby grać im. Nie tyle, żeby tę zupę ugotować, tylko żeby ją gotować. Nie tylko, nie tyle, żeby załatwić sprawę i potem, żeby był spokój. Tylko żeby ciągle grzać, utyskiwać i narzekać, głównie na potrzeby Unii Europejskiej, Komisji i Parlamentu i innych ośrodków, żeby pokazać, że oni ciągle są niezadowoleni, bo ten PiS ciągle czegoś nie chce zrobić. To jest nieprawda. To jest nieuczciwa gra przeciwko Polsce przez obecną opozycję. Tak, no i ta sprawa dodaje tlenu tak zwanego, prawda, że się jeszcze mogą jakoś oddychać w tym atmosferze, więc to jest ten tlen, czy paliwo, wszystkie tutaj porównania są adekwatne, bo wiadomo, o co chodzi. To więc zobaczymy. Te słowa pani będziemy się przypominać zaraz po 14 czy koło 15. Jeśli można jeszcze, proszę ojca, tylko powiedzieć, żebyście państwo pamiętali, że spotkanie takie zostało, po pierwsze, na jednym nie przyszli, na drugim, które same opozycja wyznaczyła, przełożyli. Oni nie grają z polskim rządem, oni nie grają z polskim parlamentem, oni nie grają z polskim narodem. To jest element scenariusza, który jest pisany poza Polską, przeciwko Polsce, dla wysadzenia z siodła, że się tak wyrażę, obecnej władzy. I tak jak zdradził to zupełnie już szczerze pan Petru, że chodzi o to, żeby doprowadzić do nowych wyborów. Bardzo proszę, byście państwo cały czas trwali przy nas. Prawa i Sprawiedliwości rząd to jest jedyny rząd, który rzeczywiście jest rządem prospołecznym, prorodzinnym. I gdyby, nie daj Boże, gdyby Trybunał Konstytucyjny miał ostać się, na pewno to się nie stanie. Takim kształcie lub podobnym, wszystkie reformy, które Prawo i Sprawiedliwość wykonuje swoje zobowiązania wyborcze, zrealizowało, będą uchylone. Ponieważ ci sędziowie z góry mówią, że to jest wszystko niekonstytucyjne. I pan sędzia w stanie spoczynku mówi, że to nie stać, że to rozwala budżet takie pieniądze. Nie znają ustawy medialnej, już wiedzą, że jest niekonstytucyjna. O nowym projekcie, który nawet jeszcze nie jest debatowany w Sejmie, a jest złożony, już wysłali do Sejmu, przepraszam, do Komisji Europejskiej informacje szerokie, że to już jest niekonstytucyjne. Oczywiście łamiąc skrajne zasady niezawisłości, w ogóle to jest skandal. Więc nie łudźcie się państwo, tutaj chodzi o to, żeby wróciło stare państwo, czyli Polacy, słuchacze, państwo, rodziny, żebyśmy wrócili do naszego statusu niewolników, którzy są nabywcami badziewia niemieckiego i francuskiego, żebyśmy nie mieli żadnego głosu we własnym państwie. Panie profesorze, dziękujemy za komentarz, za ocenę. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie pan poseł Krzysztof Krasnapolowicz. Była naszym gościem. Za chwilę kolejny. Się zanudził. Radio Końcyka. Także proszę państwa, już. Dla talibów, czy to jest tylko symbol, czy to jest rzeczywisty przywódca, czy on rzeczywiście jakby podejmuje decyzje taktyczne, już jesteśmy po przerwie, już. Proszę być z nami, już. Mansura nie spotkał ten sam los, co... Już jesteśmy po przerwie, proszę być z nami. Radio kończy. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. To ciekawe wypowiedzi różnych ludzi. Tutaj widzicie państwo też i Krystyna Pawłowicz wypowiadała się i poszczególne osoby i wszystko. I to, i tam to. Radio Kącik. Dowódcą wojskowym, kimś, kto w sensie operacyjnym dowodził talibanem. Już nie miał tej... Czyli dzisiaj Krystyna Pawłowicz mówiła o żebraniu PO. Będą prosić, będą robić umizgi tego typu. Więc tutaj zupełnie inny Mansur.
Proszę, El Mercedes oglądamy, Wisiolandia, Witeklandia, Elka Pierdzielka i El Hofach 2000. Tam wszystko jest, proszę Państwa, z Boga. Radio Koncita. Stawki muzyczne. Radio Koncita. Tok FM Euro Koncita. Proszę oglądać te programy, które są wyszczególnione. Tutaj, proszę Państwa, na Google Plus mamy różne kanały. Ale na YouTube zapamiętaj El Hof Art 2000 jako Elka Pierdzielka. Elka Pierdzielka, Zingerella, Felicja Woska, Wisiolandia. Mamy El Mercedes, Witeklandia, El Mercedes Medellin. Pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie próba podsumowania roku prezydentury. Oczywiście ten rok nie jest jeszcze pełny, bo prezydent rozpoczął 6 sierpnia swój urząd sprawować. Natomiast od wyborów jest dokładnie rok, więc możemy mówić śmiało i oceniać ten rok. Naszym tutaj gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, tutaj historyk, specjalista od też ustrojów współczesnych XIX-XX wieku. Witamy serdecznie, panie profesorze, oczywiście wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, kłaniamy się. No właśnie, i ten rok, jaki był rok, jaka to jest prezydentura, jakie nadzieje przed nami jeszcze z tym związane są? No można śmiało powiedzieć, że gdyby nie ta prezydentura, gdyby nie zwycięstwo Andrzeja, wtedy trudno sobie wyobrazić zwycięstwo prawicy w wyborach jesiennych. To zwycięstwo otworzyło tę perspektywę, więc jest to symbol zmiany, bezwzględnie zmiany układu władzy w Polsce, a również zmiany stylu władzy i celów, wydaje się, takich politycznych. Ta polityka historyczna, tak mocno kiedyś przez Lecha Kaczyńskiego eksponowana, dzisiaj jest udziałem Andrzeja Dudy. Wspomnę choćby otwarcie Muzeum Ulmów, gdzie ta sprawa polskiego bohaterstwa, polskiego udziału w obronie Żydów przed zagładą była mocno eksponowana, ale to jest tylko jeden z sygnałów tego, co zwiemy obroną, wzmocnieniem dobrego imienia Polski w świecie. Pamiętajmy o tym, że te ostatnie lata zaniedbań były tak duże, że praktycznie przekonanie o tym, że Polacy byli zbrodniarzami, jest na Zachodzie wręcz powszechne. Więc trzeba to wszystko odkłamać. A pamiętajmy, że polityka zagraniczna prezydenta jest niezwykle intensywna. To świadczy też chociażby ta obecna wizyta w Norwegii, ale tych wizyt było mnóstwo. A najbardziej takim spektakularnym osiągnięciem był szczyt, mini szczyt w Bukareszcie, kiedy to Polska i Rumunia gdyby przygotowywały się wspólnie z państwami środkowej Europy do szczytu NATO, który się odbędzie w lipcu w Warszawie. Jest to rzecz bardzo mocna, czyli próba skumulowania państw środkowej Europy w jeden obóz broniący swojej suwerenności, szczególnie w relacji do wschodu, ale również reprezentujący te interesy w relacji do zachodu. To jest bardzo mocno eksponowane. Widać to w wielu kontaktach, w wielu wizytach, również na Węgrzech i tę linię jasno można zobaczyć. Jeśli popatrzymy w odniesieniu do tego, co stanowi naszą narodową i chrześcijańską kulturę, to prezydenta przemówienie, ale również obecność w wielu takich momentach historycznych, a zarazem religijnych, jak 1050 lat chrztu Polski. To jest coś, co może napawać nas dumą, że już ani prezydentura, ani władza w Polsce nie wstydzi się tej polskiej przeszłości, tylko mocno ją upodmiotawia w tym paradygmacie, a nie w paradygmacie rewolucyjnym, jakimś postperelowskim, jakimś, prawda, 4 czerwca, kiedy mamy tylko okrągły stół i pojednanie się gdzieś tam nad grobem Wojciecha Jaruzelskiego. To jest inna perspektywa, inna wizja. Trzeba też zaznaczyć, że jest to prezydent jednak z rządem bardzo zgodny, idący po jednej linii. Miał tutaj bardzo mocne ataki, które musiał przyjąć na siebie od początku, czyli ułaskawienie Mariusza Kamińskiego,
kwestię wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kiedy mocne naciski na niego, a zarazem obrażanie też prezydenta w prostych takich atakach, on potrafił wytrzymać i nie dodawać, dolewać oliwy do ognia, tylko jak gdyby rząd umacniać w tej polityce suwerennej, również w relacjach międzynarodowych, bo przypomnę, kiedy Beata Szydło miała wystąpienie w Parlamencie Europejskim, prezydent Duda przygotowywał je w dużym stopniu poprzez różne relacje, kontakty, rozmowy tam na zachodzie. To wejście, zresztą bardzo mocne, jednoznaczne. Można powiedzieć, jeśli weźmiemy tę tradycję, no, której jesteśmy częścią, przyznajemy się przecież do tej tradycji patriotycznej i katolickiej, chrześcijańskiej, że ta prezydentura to jest coś, z czego przez ten rok możemy być dumni. Ale też od strony wizerunkowej należy zwrócić uwagę, że nadspodziewanie dobrze prezydent wypada. Zresztą dzięki temu wygrał wybory, jest bardzo kontaktowy, bliski ludziom, nie boi się tej sfery medialnej, jest w stanie jak gdyby no, godnie prezentować swój urząd wspólnie z małżonką, więc to też jest bardzo ważne, bo same te sondaże, które pokazują liberalne media, mimo różnorakiej nagonki skomasowanej i tak dalej, ta nagonka nie odnosi sukcesu, a ta prezydentura jednak podoba się Polakom sporej przynajmniej części, czy wręcz większości. No, przeróżne badania o tym mówią, chociaż te badania nie zawsze są adekwatne, ale jeszcze jedna taka sprawa, panie profesorze, że właściwie mówiąc, no trudno jest go porównywać na przykład z prezydentem wcześniejszym, Komorowskim, bo po prostu no nie ta skala, prawda, nie ta brakuje, bo nie chce już się wyzłośliwiać, bo może nie pasuje, bo prawda, było, minęło, no ale też trzeba powiedzieć, że te pewne standardy zostały podniesione bardzo wysoko teraz przez... No zdecydowanie, to jeśli mówimy i o sposób bycia, ale i o pewne cele, to nie ma raz tych spadek, no one rzeczywiście się mnożyły już przy prezydencie Komorowskim, ale również ten chaos, taka sprzeczność, prawda, od powiadam polityce historycznej, od Jaruzelskiego po Solidarność, tutaj od takich powiedzmy zawołań prorosyjskich czy sympatyzujących z układem niemiecko-rosyjskim, bo takie gesty i głosy w tamtej prezydenturze się pojawiały po jak gdyby sprzeciw temu, pewien rodzaj niekonsekwencji, brak jakiejś logicznej linii, próba sumowania tego, co niósł PRL z tym, co niosła ta tak zwana Wolna Rzeczpospolita. Ta synteza oczywiście była mieszanką wybuchową, ona miast ludzi godzić, wręcz przeciwnie, w dużym stopniu generowała konflikty. To jednak była prezydentura taka żyrandolowa, kiedy jednak Bronisław Komorowski nie był w stanie eksponować ani pewnej myśli, ani pewnej linii w relacji do Donalda Tuska. Konflikt, który gdzieś się pojawił po odejściu Tuska, kiedy jednak prezydent wsparł Schetynę przed jego taką śmiercią polityczną, wszystko to jednak doprowadziło do sytuacji spotęgowanego konfliktu wewnątrz Platformy i tej podwójnej klęski wyborczej. To są rzeczy wiadome, natomiast to słusznie ojciec mówi, to są postaci nieporównywalne ani co do celu, ani co do pewnego potencjału takiego charakterologicznego i nie tylko. No właśnie, też trudno być jako oceniający fakty jakąś taką zawróżką, bo to nie jest dobre zajęcie także w życiu politycznym i ocenie politycznej, ale mam takie pytanie, czy ten tak zwany kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy w tym temacie pan prezydent powiedział już ostatnie swoje zdanie, czy może tutaj jeszcze ulec no, sytuacja pewnej zmianie, pewnemu... No myślę, że prezydent, oczywiście on jest póki co, był w tym wszystkim, no bo pamiętajmy jego decyzję o nieprzyjęciu i przyjęciu zarazem ślubowań od poszczególnych sędziów czy kandydatów, o czymś mówi i była jego aktywnością bardzo intensywną. W tej chwili jest nieco z boku, ale myślę, że dla
prezydenta przyjdzie czas i on z pewnością zresztą on podziela stanowisko rządu w tej kwestii, to też nie kryjmy tego, ale jest strażnikiem konstytucji i nie boi się wkraczać w momentach nawet najbardziej kontrowersyjnych, najbardziej konfliktowych, gdzieś definiując też interes narodowy Polski, który można by było zatytułować w skrócie mianem obrona suwerenności. No bo ma się wrażenie, że właśnie raczej powiedział, to jest moje zdanie, nie zmienię i tak i koniec. Po prostu taka jest podejście głowy państwa. Chyba to jest ten moment taki dobry, bo nie ma tutaj żadnego takiego, prawda, opozycja nie będzie mogła manipulować sobie, że może da się jakoś wystraszyć, nastraszyć, naciągnąć i tak dalej. No nie, no bo prezydent jest prawnikiem, zresztą zawsze głęboko wchodził w te kwestie, jeśli ma głębokie rozeznanie sprawy. To też nie jest po to, ażeby ulegał wpływom, naciskom, presji zewnętrznej czy wewnętrznej. Ma tutaj być strażnikiem konstytucji w najgłębszym tego słowa znaczeniu. No właśnie. Zobaczymy, co te godziny przyniosą, bo ta wizyta tutaj też z Europy, prawda, tutaj polityków i rozmowy opozycji. Zresztą chce się takie stworzyć atmosferę, że no, ten rząd Prawa i Sprawiedliwości albo Zjednoczonej Prawicy no, zagraża tutaj stabilności państwa polskiego i tak dalej. Mi się podobała wypowiedź byłego prezydenta Francji Sarkozy'ego, aby go nie oceniać, że powiedział jednak, trzeba przyznać prawdę, że za czasów braci Kaczyńskich demokracja w Polsce była przestrzegana i w Europie też się odnosiło takie mocne wrażenie, więc to też ciekawy głos i ważny teraz, myślę. No wiadomo, że spór nie jest wcale o konstytucję i nie jest wcale o demokrację, tylko o suwerenność. To jest spór istotny. Czy Polska będzie miała tę suwerenność, to będzie ulegać prostym naciskom zewnętrznych czynników. A prezydent nie tylko stoi na straży konstytucji, ale również jest jak gdyby symbolem polskiej suwerenności. Tak jest. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tą ocenę. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem i była to próba podsumowania roku od wyborów prezydenta, nowego prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. Dziękujemy za rozmowę. Boże, krótkie spodenki chcę założyć. Spadaj, nie. Nie mów, spadaj, do tymi zaraz spadał. Śmieszny jest. Tłusty się robisz, kochanie. Nie dotykaj mnie. Muszę, jestem lekarką twoją. Chyba są środki. Chcesz na łóżeczka podstać troszkę? Nie. Także proszę państwa, co tu dużo będziemy gadać? Dajmy troszeczkę tutaj plotkarstwa. Jak oni się boją? Trybunału Andrzejem Rzeplińskim. Wojsko pomaga przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. W sumie 60 żołnierzy pracuje przy budowie mostów w brzegach, gdzie m.in. odbędzie się uroczysta msza z udziałem papieża. Mosty powstają z gotowych elementów, mówi podpułkownik Piotr Pytel. Można powiedzieć, że to są takie klocki Lego dla dużych chłopców. W sumie zbudujemy 336 metrów konstrukcji. Najszerszy z tych mostów będzie miał 40 metrów. Tymczasowe przeprawy przez rzeki są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom. Więcej o tym w informacjach o 14. Już teraz zapraszam. Słuchasz informacji. Słuchaj! Komisji tutaj Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, natomiast dzisiaj przybywa wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans. Ma się spotkać z panią premier Beatą Szydło. No i właśnie celem rozmów, jak się tu podkreśla, z szefową polskiego rządu są rozmowy o możliwościach rozwiązania kryzysu, który okazuje się, że pani profesor Pawłowicz jest tylko taką jakąś sztuką dla sztuki, rozgrywanym teatrzykiem. Mamy teraz połączenie z panem europosłem Stanisławem Pozywiem. Witamy serdecznie, panie profesorze. Witam, ojcze. No moje pytanie, jak się na przykład zachowują teraz europosłowie związani z opozycją? Czy zacierają ręce, czy drobią nóżkami, czy się denerwują? Jak pan ocenia atmosferę przed tym spotkaniem? Widziałem ich dzisiaj bardzo dużo, dlatego że to jest dzień komisji i jutro sesja plenarna. Wydaje mi się, że są tym zaskoczeni, co się dzieje, w którym kierunku to idzie. No i te użyję tutaj słów, pozwoli ojciec, drobią nóżkami. Nie sądzę, ażeby mieli jakieś nadzieje, że Timmerman przyjechał, ażeby skarcić rząd polski, panią premier, żeby skarcić Polaków. Jego zachowanie nazwałbym w miarę pokojowe, natomiast wiele powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Nina Andrzejewa, mówiąc tutaj, zacytuję, że w Warszawie wiceszef Komisji Europejskiej zamierza kontynuować konstruktywny dialog z
polskim rządem. Dobrze, że Komisja Europejska zauważyła, że rząd polski chciał rozmawiać, chce rozmawiać i że Komisja Europejska w tej chwili już właśnie tych podszeptów, tych donosów opozycji polskiej nie słucha na tyle i sądzę, że znajdzie się wyjście dobre dla tej sytuacji, w której znalazła się trudnej sytuacji, przede wszystkim Komisja Europejska. Dlatego, że no przecież na miły Bóg nie może być tak, że w sytuacji bardzo trudnej dla Unii Europejskiej, nazwałbym no wręcz jakiś przykład rozkładu erozji Unii Europejskiej wobec kryzysu ekonomicznego czy kryzysu związanego z imigrantami, Komisja Europejska i inne agendy Unii Europejskiej zajmują się prawem polskim, zajmują się Polską, gdzie poprzez traktowanie wybiórcze Polski odwraca swoją uwagę od spraw bardzo istotnych. Tak być nie może i wierzę, że tutaj dojdzie do dobrego zakończenia. Jeszcze dodam jedną rzecz, że krytykowano bardzo Prawo i Sprawiedliwość, rząd polski za ubiegłoroczne przeprowadzenie przez Sejm uchwały w sprawie szanowania suwerenności państwa polskiego i